Ja mam na imię Cezary, jestem dziennikarzem, dokumentalistą. Mam obsesję stworzenia realnego medium obywatelskiego, tak zwanego. Nie bardzo lubię to słowo, ale go używam, bo lepszego nie ma. Na to, że ludzie sami sobie, czyli my, wy i wszyscy, którzy są potencjalni, są w stanie kręcić po prostu kulturę. Obecnie pracuję w nauczaniu wyższej, w profesorze, studiuję. Zajmuję się fotografią, pisaniem tekstów i wieloma innymi rzeczami w zasadzie. Podejrzewam, że na Facebooku znajdziecie moją szerszą wypowiedź, więc zapraszam do oglądania. Ja się nazywam Piotr Bronka, pracuję głównie w branży koncertowej, czasami eventowej. Obecnie pracuję dla wytwórni Karot Komando, czyli Kapelizę Wsi Warszawa, Wawa Mafii i paru innych. Co? Bardzo lubię muzykę, fotografię i podróże. Nazywam się Maciek Matysiak. Właśnie ktoś jest z projektu Framstage. Robię koncerty, generalnie nagrywam koncerty i robię transmisje z koncertów. Robisz transmisje z koncertów internetowe? Na żywo, tak. Na żywo, takie online? Takie online. Git. Głównie z powiększenia skulpturalnej tam, gdzie mnie chcą i nie lubią, albo tam, gdzie mnie nie lubią, ale muszą, jeśli to doda. Czyli ja Cię widziałem jako jedyną taką akcję online, jak było Meet and Meet w powiększeniu. Od Meetów się zaczęło. Od Meetów się zaczęło. To moja przygoda z Tobą też zaczęła się od Meetów. I z czymś, co mnie bardzo interesuje w kwestii przekazu tym narzędziem. Po co to narzędzie właściwie służy? Nazywam się Przemek Tomara, więc co robię? Pracuję, bo muszę, fotografuję, bo kocham. No i też od jakiegoś czasu też kręci mnie koma, więc dlatego też tu jestem. Kiedyś, zanim się ta scena Warszawa zaczęła, to ja myślałem, że to jest wszystko na tej zasadzie, że jak ja widzę na każdym koncercie, na każdym wydarzeniu, czymkolwiek, że ludzie grają coś komórką, że to jest takie masowe, że to się nam wszystkim jakby do czegoś, że to jest nasze osobiste, że możemy tylko ten strumień uruchomić. No i niestety to nie jest prawda, bo najczęściej pokazują rzeczy, których się nie da oglądać ludzie. I dlatego jakby scena Warszawa jest taką to już nie jest ten masowy ruch dla miast w komie, dla wszystkich innych, którzy mogą się pod to podłączyć bez względu na to, czy potrafią pokazywać, czy nie, mają swoją sprawę do miasta, sprawę do świata, do ulicy, sobie tam lecą z tym. Tylko scena Warszawa jest już taka trochę bardziej, nie boję się tego słowa użyć, elitarna. Brzydkie słowo. Ale chodzi o to, że po prostu my się musimy nauczyć pokazywać fajnie, ciekawie. Jeśli chodzi o uczestniczenie, to mamy jakieś takie kulturalne sprawy artystyczne, nie wiem, jakieś galerie, wystawy, street arty, flashmoby, no tego typu rzeczy. Czy w tym uczestniczę, więc to nie jest jakiś problem. To jest tkanka miejska, nie? Tak. Jakby to jest, sceną jest miasto w tym momencie. Nazywam się Emanuela. Zajmuję się głównie teatrem. Takim undergroundowym, powiedziałabym bardziej. Robię dużo różnych projektów teatralnych, a od jakiegoś roku ogarniam ten mały sprzęt, który się nazywa komórka. No, nazywam się Krystyna, studiuję obecnie na UW i uczestniczę w projekcie Uniwersytet w Komie. Więc zdecydowałam się, że mogę też rozszerzyć horyzonty tak i spróbować coś innego, czyli coś podobnego, tak, angielskiego, czyli zobaczyć, co się dzieje tak naprawdę w mieście. Chciałabym skupić uwagę chyba na tym, co się dzieje w tym obcym świecie, tak, czyli obcy cudzoziemcy w mieście, bo już leci. Czyli jak na przykład festiwal filmowy tam Sputnik, albo na przykład był też Pięć Smaków. Nazywam się Amelia Łubicka. Studiuję kulturoznawstwo i interesuję się najbardziej muzyką i filmem. Gdzie chodzisz, co oglądasz, co Cię interesuje, co byś chciała pokazywać? No, interesują mnie bardzo, chyba najbardziej warsztaty muzyczne, tego typu różne rzeczy. No, mam parę nagranych takich filmików, jak byłam w tym roku na Bałkanach ze znajomymi i trafialiśmy jakoś zupełnie przypadkowo na koncerty albo na jakieś próby muzyczne na jakimś totalnym blokowisku i nagle wyskakuje koleś z saksofonem po prostu i sobie gra. I wokół niego jest wyjęte takie koje, czy tam jak to się nazywa, z morza, to jest zwinięte. Niesamowicie to wyglądało. No więc takie właśnie tego typu, no i koncerty,
No najbardziej muzyka. Muzyka. Zdążamy do tego, żeby po prostu po to przejść ten warsztat, żebyśmy się sprawdzili, czy chcemy po prostu to medium tworzyć i czy nas kręci pokazywanie tej kultury i na ile w tym chcemy uczestniczyć, to jest cała sprawa. Ja jestem Lena. Co mogę? Piszę książkę obecnie, trochę grałam w filmach. Sztuką się zajmuję taką, że trochę robiłam wystaw i współpracowałam z różnymi artystami i prywatnie, i publicznie, a w chwili obecnej trochę podróżuję, trochę jestem tutaj i chcę wam trochę pomóc, a bardzo mi fotografować. Myślałaś o czymś takim, co byś chciała z kultury pokazać? Film? Chociaż wiesz co, mnie bardziej interesuje kultura społeczna. Film to bardziej zawodowo, ale kultura społeczna, czyli coś, co jest codzienne, a dzieje się, nie jest natomiast czymś takim jak strona pierwszych gazet. Każdy idzie, robi to, co uważa za fajne, za ciekawe, robi to po swojemu, z własnym komentarzem i zlepek tych wszystkich razem materiałów to jest scena, którą tworzymy i ludzie chcą to oglądać z całym subiektywnym i innym nastawieniem do tego.